Dzień dobry. 90% inwestorów giełdowych to mężczyźni. By siła kobiet wkroczyła na rynki finansowe, porozmawiamy dzisiaj z założycielką i prezesem klubu inwestorek indywidualnych, panią Ewą Kumorek-Fedor. Witam serdecznie panią. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Mówi się, pani Ewo, że kobiety to motywatorki zmian. Pani tę zmianę zapoczątkowała, stworzyła pani klub inwestorek indywidualnych, a więc działa pani w temacie zastąpienia nieufności kobiet wobec rynków finansowych na rzecz poszerzania wiedzy, wspólnych rozmów i spotkań. Proszę nam powiedzieć, od kiedy działa klub, w jaki sposób można przyłączyć się do klubu, jakie są też obowiązki członkiń. Tak, klub to zupełnie nowa inicjatywa na rynku. Działa niespełna 3 miesiące. Klub, w ogóle taką inauguracją, rozpoczęciem działalności klubu był raport o kobietach w polskiej gospodarce, gdzie zebrałam opinie 33 uznanych osób z rynku finansowego i nie tylko, mediów, środowiska naukowego, gdzie właśnie te osoby wypowiadały się o jakie ich zdaniem jest miejsce kobiet obecnie na rynku. No i właśnie też z tego raportu wyniknęło, że bardzo dużo mamy do zrobienia, że kobiety czują się niepewne. Brakuje im właśnie pewności siebie, brakuje im odwagi. Trzeba dużo jakby wprowadzać udogodnień związanych też z pracą, jeśli chodzi o obowiązki właśnie rodzinne, aby kobiety mogły jakby no, łączyć te obowiązki rodzinne z pogodzeniem z pracą, tak? Jeszcze też sytuacja pandemiczna jakby bardzo pogorszyła te warunki pracy kobiet. Więc raport był inauguracją klubu. Natomiast jakby celem powołania tego klubu jest to znaczy tak, idea utworzenia klubu powstała po to, aby wspierać kobiety w dążeniu do ich niezależności finansowej. Klub inwestorek indywidualnych to inicjatywa, która odpowiada na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych, a jednocześnie dostrzega konieczność pokonania barier, jakie wciąż stoją. Przed nimi stoją. Ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet. Chcemy, aby klub zjednoczył kobiety właśnie przedsiębiorcze, które dążą do zbudowania swojej niezależności finansowej, chcą rozwijać swoje własne firmy, szukają inspiracji, szukają możliwości inwestycyjnych. I chciałam właśnie poprzez powołanie tego klubu zgromadzić i zjednoczyć właśnie taką grupę aktywnych kobiet, przedsiębiorczych. Celem, to znaczy tak, chciałabym również te kobiety przyciągnąć do mojego klubu, aby też zdobyły wiedzę. Wiedzę o rynkach finansowych, ponieważ jest to szalenie istotne. Również ważna jest edukacja związana z rynkiem kapitałowym, ale nie tylko. No właśnie. No właśnie, czy w takim razie zapisując się do klubu inwestorek indywidualnych, otrzymamy taki zestaw informacji potrzebnych do inwestowania, do bycia na rynkach finansowych? Co otrzymamy, gdy To dołączymy do znaczy tego klubu? wszystkim dostęp do wiedzy, do ekspertów, uznanych ekspertów rynkowych, ponieważ zależy nam, aby wiedza zdobywana przez kobiety była w pełni przekazywana przez
przez profesjonalistów, przez ekspertów uznanych właśnie na rynku kapitałowym i finansowym, ale również, no oczywiście nie tylko, bo także eksperci, nie wiem, z kancelarii prawnych tutaj mogą bardzo dobrą wiedzę jakby proponować paniom, które prowadzą swoją działalność gospodarczą. Chcemy edukować z zakresu właśnie rynku kapitałowego, inwestowania w nieruchomości, w dobra luksusowe. Też chcemy mówić o inwestowaniu w sztukę, właśnie inwestycje różnego rodzaju alternatywne. No właśnie. Zrealizowaliśmy już kilka projektów edukacyjnych. Na przykład bardzo fajny cykl rozmów Kobiety na rynkach finansowych, rozmowy bez spiny z profesorem Krzysztofem Borowskim, gdzie zrobiliśmy taką właśnie takie podstawy jakby wprowadzające w zagadnienia rynku kapitałowego. Mówiliśmy też o bardzo istotnym znaczeniu psychologii inwestowania. Między innymi organizujemy także webinary poświęcone inwestowaniu w nieruchomości, co wiadomo, że też jest fajną alternatywą do inwestowania poza rynkiem giełdowym. To jest cykl 15-minutowych rozmów dla inwestorek indywidualnych, gdzie przedstawiamy różne aspekty inwestowania w nieruchomości, na przykład w nieruchomości prestiżowe, ale też pokazujemy okazje inwestycyjne poza rynkiem polskim, poza na przykład Hiszpania, Cypr. Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę z panią z Marbei, która przedstawiała właśnie możliwości inwestowania w apartamenty w Hiszpanii. Co jeszcze? Tak, właśnie i będziemy się do tego odnosić. Będziemy się do tego odnosić. Wiem, że właśnie w klubie działają, tak jak już pani przed chwilą powiedziała, eksperci, ekonomiści, doradcy inwestycyjni, są różne rozmowy prowadzone. Na jakim etapie rozwoju jest ten klub i jaki jest plan rozwoju klubu inwestorek indywidualnych? Obecnie pracujemy nad zbudowaniem bazy. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z dotychczasowych osiągnięć. Udało nam się zbudować no, całkiem sporą już grupę inwestorek, kobiet, które dołączyły do klubu i zapisały się też na newsletter. Przeprowadziłam także serię rozmów takich zapoznawczych z kobietami, ponieważ bardzo zależy mi na zbudowaniu relacji, ale także otrzymaniu informacji, jakiego typu edukacją te kobiety są zainteresowane, czego oczekują, jakie wsparcie klub mógłby im zaoferować. Tak więc mamy całkiem sporą, właśnie tak jak powiedziałam już, bazę. Codziennie dołączają nowe uczestniczki, z czego ja bardzo się cieszę. Stworzyliśmy także ciekawą ankietę, której do tej pory nie wiem, czy była taka na rynku. Ankietę badającą potrzeby inwestycyjne kobiet. Zamieściliśmy ją w mediach społecznościowych, wysłaliśmy także do naszych klubowiczek. I teraz czekamy na odpowiedzi. To nam da właśnie informację, czego kobiety oczekują, jakiego rodzaju edukacji, czy to jest na przykład właśnie giełda nieruchomości, czy to są inwestycje alternatywne, czy jakieś inne formy właśnie inwestowania. No właśnie, najlepiej uczymy się poprzez słuchanie, przeczytanie o sukcesach innych kobiet na polu biznesowym. Pani jest też przykładem kobiety, która zasiadała i zasiada na najwyższych stanowiskach biznesowych i przykładem kobiety, która działa w biznesie. Kto jest dla pani inspiracją? Dla mnie inspiracją są kobiety przedsiębiorcze. Niekoniecznie te, które oczywiście zasiadają na wysokich stanowiskach,
ale je bardzo też cenię. Bardzo cenię też kobiety, które prowadzą właśnie własne firmy. Udało im się osiągnąć właśnie sukces. Zdaję sobie też sprawę, jaki trud te kobiety muszą ponieść, działając właśnie na własną rękę, gdzie nie stoi za nimi właśnie marka korporacji, ponieważ właśnie moje doświadczenie też to spowodowało, że mam porównanie, jak pracuje się w korporacji, co daje duży brand, a jak prowadzi się działalność, własną firmę na własną rękę. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o przykłady, to no z rynku kapitałowego, to oczywiście obserwuję wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. Bardzo fajnie, że właśnie jako nieliczna kobieta zasiada w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych. Myślę, że po prostu wszystkie kobiety są dla mnie inspirujące, wszystkie bardzo cenię no i bardzo, bardzo też lubię aktywne kobiety, które nie boją się, które są odważne, które mimo wielu przeszkód, teraz właśnie tej pandemii, i tak myślą i próbują cały czas coś zrobić, tak? Spowodować I działają, działają. albo własną firmę, a jak nie, to różnych innych możliwości szukają. Na pewno ten czas pandemiczny jest bardzo trudny, ponieważ brakuje nam spotkań, a spotkania to wiadomo, inspiracja, to networking, to właśnie jakieś nowe możliwości, które się pojawiają na rynku. Tego moim marzeniem jest, aby ten klub zjednoczył właśnie te aktywne, przedsiębiorcze kobiety, abyśmy mogły się spotykać co jakiś czas, raz na kwartał, raz na 2 miesiące. Trudno mi jest powiedzieć, jak to będzie docelowo wyglądało, ponieważ to jest dopiero nowy model, jakiś taki biznesowy, który tworzę. Ale jestem przekonana, że muszą to być spotkania właśnie takie networkingowe. Rynki finansowe to świetna okazja do zarobku. Wolną gotówkę można dobrze zainwestować. Jakie bariery mają kobiety, co muszą zrobić, by odkryły swą przedsiębiorczość? Znaczy, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, to na pewno to wymaga dużej wiedzy, tak? No, może nie, przepraszam, nie dużej wiedzy, natomiast wiedzy i edukacji, ponieważ wiąże się to z różnego rodzaju ryzykiem. Można szybko stracić zainwestowane pieniądze, więc trzeba wiedzieć, że jak zbudować portfel inwestycyjny, na co zwracać uwagę, jak wybierać właśnie bezpieczne formy inwestowania, jakie są te bezpieczne formy inwestowania. Mamy właśnie na rynku obligacje, akcje, możemy samodzielnie inwestować, możemy za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego też inwestować. I chciałabym, aby właśnie poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne budować tą świadomość wśród kobiet. Budować świadomość też oszczędzania na przyszłość, bo wiadomo, że w Polsce kobiety zarabiają mniej, mniejsze są emerytury. Nie mamy czasu myśleć właśnie o zabezpieczeniu na przyszłość, więc to budowanie świadomości, mówienie o tym jest szalenie istotne. Mniej kobiety Również. zarabiają, Mniej kobiety zarabiają, mniej są aktywne, jeżeli chodzi o biznes, o inwestycje. Jednak kobiety na najwyższych stanowiskach zarządczych, nawet na stanowiskach władzy, sprawdzają się i wiele razy to udowodniły. Natomiast jeżeli chodzi o te rynki finansowe, to nie do końca są przekonane o skuteczności, o tym, że można naprawdę dobrze zarobić i dużo zarobić. Jakie bariery mają kobiety dzisiaj i jakie ma pani rady dla tych kobiet? Bariery to przede wszystkim myślę, że brakuje im odwagi, to co powiedziałam. Troszeczkę właśnie tej świadomości i edukacji zdecydowanie finansowej.
Myślę, że w ogóle kobiety preferują styl długoterminowego inwestowania, czyli podchodzą ostrożnie do inwestycji, nie są tak jak mężczyźni spekulantkami, co jest bardzo cenne i właśnie nawet najnowsze badania, wiele badań teraz wskazuje na to, że jeśli mamy kobiety w spółkach zarządu, to akcje tych spółek są bardziej stabilne. Są wyższe marże netto. W ogóle bardzo dobre wyniki spółki osiągają, gdy mamy w zarządach różnorodność. Także jeszcze też nie powiedziałam, bo tutaj misją klubu jest właśnie wspieranie tej różnorodności, czyli różnorodności właśnie w zarządach, ale nie tylko, różnorodności w firmach, tak, w firmach, mniejszych firmach. Inspirowanie się, moim zdaniem, właśnie połączenie siły męskiej i damskiej może bardzo dobre efekty przynieść, ale należy też właśnie o tym mówić, że jest to potrzebne. Należy dać miejsce kobietom do tego, aby mogły się wykazać, ale to jest też walka, ogromna walka ze stereotypami, które były. Mamy po prostu takie zdefiniowane role męskie i żeńskie, które no, historycznie po prostu tak zdefiniowaliśmy sobie, a niekoniecznie to teraz ma jakby no, przełożenie na obecną w ogóle sytuację, na rozwój. Wydaje mi się, że należy to zmieniać. Walka ze stereotypami jest szalenie istotna. Te role kobiety zdefiniowały czy mężczyźni na przestrzeni lat? No właśnie, powinnyśmy się zastanowić. Myślę, że to są i mężczyźni, i kobiety, tak? Same jakby też zgadzałyśmy się na to. Teraz mamy w Polsce więcej kobiet wykształconych. Kobiety są właśnie pewne siebie. Zmieniają się też właśnie definicje rodziny, tak? One często kobiety, nawet teraz czytałam ostatnie ciekawe badania, że już jeśli chodzi o małżeństwa, często kobiety mają oddzielne swoje konta i rozliczają, chcą się rozliczać oddzielnie, więc jest to właśnie taki sygnał, bardzo zresztą uważam dobry, do budowania niezależności finansowej, ponieważ w życiu mamy różne sytuacje, tak? Bardzo różne i powinnyśmy być świadome, powinnyśmy być przygotowane do tego. Zresztą moja mama też jakby często o tym mówiła, że kobieta zawsze powinna gdzieś być po prostu niezależna, bo różnie może być w życiu, tak? Są różne ciężkie sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I co wtedy? I wtedy właśnie pojawia się problem. A mając tą świadomość, możemy temu zapobiegać troszeczkę, tak? Najnowsze badania też wskazują, że jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy, to jesteśmy jednym z najniższych wskaźników w Europie. Jest też duża dysproporcja, tak jak pani mówiła, w zarobkach, w randze piastowanych stanowisk. Ale wracając do tego klubu inwestorek indywidualnych, już dzisiaj o 19:00 wiem, że jest kolejne spotkanie dotyczące sposobu zawierania transakcji na rynkach finansowych. Proszę nam powiedzieć, jakie są kolejne kroki w rozwoju tego klubu? Tak, na pewno chciałabym, tak jak powiedziałam, położyć nacisk na bezpośrednie spotkania z kobietami i jakby idąc tym tokiem myślenia, właśnie w najbliższy czwartek, czyli jutro, mam pierwsze spotkanie w regionie. Jest to Tarnów z kobietami biznesu. Będzie tam około 40 kobiet aktywnych biznesowo z Tarnowa i z okolic. Miałam przyjemność poznania kilku z nich. Są bardzo jakby zainspirowane ideą klubu. Podoba im się bardzo pomysł i inicjatywa.
Też to, co jest ciekawe, właśnie powiedziały, że brakuje im takiego miejsca, w którym mogłyby się spotkać, zainspirować, posłuchać o możliwościach inwestowania, bezpiecznego inwestowania, w ogóle lokowania kapitału. Chciałyby też mieć dostęp do ekspertów, którzy są właśnie wiarygodni. A to jest jakby moim celem, aby móc organizować te spotkania z udziałem ekspertów, ale także liderek kobiet, które osiągnęły sukces i mogą się podzielić z tymi kobietami, zainspirować je do działania, bo uważam, że właśnie tego rynek oczekuje. I poza właśnie Warszawą, inne mniejsze miasta uważam, że czekają na tego typu inicjatywy. Oprócz Tarnowa, moim kolejnym celem jest Dębica. Ponieważ może pani zapyta, może wyprzedzę pytanie, skąd właśnie akurat te lokalizacje? Ponieważ ja pochodzę z południa Polski, to są mi bliskie rejony: Dębica, Nowy Sącz, w którym studiowałam w Wyższej Szkole Biznesu. Też rodzinnie, jakby moja rodzina, ja też pochodzę z rodziny przedsiębiorczej, więc przedsiębiorców, więc łatwiej jest mi dotrzeć do tych kobiet. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ też takie spotkania mnie bardzo inspirują i dają mi wiarę do tego, że moja inicjatywa jest potrzebna. No właśnie. A ile już kobiet dołączyło do klubu? No, muszę powiedzieć, że to jest około 200 kobiet. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, natomiast ja nie chciałabym tutaj liczyć jakieś takie właśnie wysokie nawet liczby. Mi bardzo zależy na tym, aby klub skupił grono przedsiębiorczych kobiet, takie, które mają właśnie nadwyżki finansowe i szukają możliwości inwestowania, i takie już mam. I takie, które prowadzą firmy, swoje własne przedsiębiorstwa i chciałyby jeszcze rozwijać je bardziej, a może jeszcze znaleźć właśnie inne jakieś możliwości rozwoju. Poza własną firmą jeszcze zainwestować w coś innego, zainspirować się po prostu. I oby dzięki Pani działaniom, by kobiety zaistniały na rynkach finansowych. Pani Ewa Kumorek-Fedor była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Pani za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.